Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Ja mam na imię Mariusz, a ty jesteś na kanale Odmładzanie na Surowo. Jeśli mnie zaraz zobaczysz, mam nadzieję, że puścisz mi paluszek, serduszko, napiszesz, gdzie dzisiaj się znajdujesz, co porabiasz. Dzisiaj porozmawiamy o tym, porozmawiamy w zasadzie o tym, czy poznamy koło wiecznego głodu, jak również zmęczenia po posiłku. Czy jesteś taką osobą, która kiedyś przynajmniej chociaż raz w życiu po zjedzeniu posiłku czuła się zmęczona? Czy jesteś też taką osobą, która w ciągu dnia na przykład non-stop odczuwa głód? Albo przynajmniej wiele razy dziennie czuje, coś by się zjadło? Czy myślisz, że to jest normalne? Skoro odżywiasz się, powiedzmy, w tradycyjny sposób, tak jak większość ludzi na świecie, czy ty myślisz, że to jest normalne, że czujesz się zmęczony po posiłku i non-stop chce ci się jeść? Czy się kiedyś nad tym zastanawiałeś? Przynajmniej kilka osób nas o to pytało. I mówiło nam: Mariusz, zrób jakiś filmik oddzielnie na temat tego, dlaczego nam się ciągle chce spać. Mi przynajmniej coś takiego wydarzyło się wczoraj. Wczoraj poszedłem na wegańskie sushi. Poszedłem na wegańskie sushi ze swoimi synami. No i pomyśleliśmy sobie, że skoro są wegańskie te sushi, to potrzebujemy po prostu to przetestować. No i zaczęliśmy to testować. I pewnie połączenie węglowodanów w postaci ryżu, jak również dużej ilości tych kawałeczków sushi spowodowały, że ja przez 2 godziny byłem wyłączony po prostu z życia. Przez 2 godziny czułem się ospały, zmęczony i zastanawiałem się, i doszedłem do wniosku, dlaczego teraz ludzie piją kawę. Kawa z ciasteczkiem, tak? Dlaczego to się pije, dlaczego to się robi? Dlatego, że zjada się po prostu węglowodany. Zjadamy węglowodany i nie mamy o tym zielonego pojęcia, no bo przecież taki ryż, no komu on może zaszkodzić? No w zasadzie nikomu, oprócz tego, że po posiłku po prostu chcecie się spać. I pomyślałem, że zrobię dzisiaj na ten temat film z serii Co jemy, a w zasadzie czego nie jemy. My od wielu lat unikamy węglowodanów przetworzonych przemysłowo. Jakie to są węglowodany? To są przede wszystkim produkty, które powstały z mąki, czyli to są wszelkiego rodzaju pieczywo. Czy to będzie pieczywo pełnoziarniste, czy to będzie gruboziarniste, czy to będzie ziarniste, czy to będzie półziarniste. Po prostu pieczywo powoduje spadek energii, dodatkowo powoduje stały głód. Ja za momencik Ci pokażę, jak to mniej więcej działa. Unikamy pieczywa, unikamy makaronów, unikamy pizzy z takiego ciasta, które tradycyjnie jest wytwarzane. Unikamy też wszelkiego rodzaju pokarmów posłodzonych. Wszystkie pokarmy, które powstają z cukru, typu ciasta, ciastka, ciasteczka i tak dalej, które powstają z rafinowanego cukru, my tego od lat unikamy. Dlatego dzisiejszy filmik Co jemy, to w zasadzie jest czego nie jemy, tak? Także dzisiaj chcę Ci pokazać, dlaczego w zasadzie jesteś w kole wiecznego głodu i zmęczenia po posiłku. Narysowałem koło. Powiesz, Mariusz, to nie jest żadne koło, to wcale nie wyszło Ci koło, ale powiedzmy, wyobraźmy sobie, że to jest koło, tak? Czyli to jest nasze koło. Jak mniej więcej wygląda takie koło? Przede wszystkim zjadasz posiłek. Po posiłku, ze względu na to, że zawiera węglowodany w postaci cukru, mąki, ziemniaków, skacze Ci poziom cukru we krwi. I to bardzo szybko. Po zjedzeniu wczorajszego sushi, myślę, że nie minęło dobre 30 minut, jak ja już po prostu zacząłem ziewać. Co się wtedy dzieje? Trzustka pompuje insulinę. Dlaczego? Dlatego, żeby obniżać poziom cukru, ponieważ cukier jest dla nas szkodliwy. Niszczy nasz układ krwionośny i insulina chce uratować nam życie. Przez to, że pompuje dużą ilość cukru, poziom cukru spada. Spada drastycznie, dlatego stajesz się znów głodny. I co się dzieje? I znowu zjadasz posiłek. I tak wygląda błędne koło wiecznego głodu. Jesz posiłek, wzrasta poziom cukru, trzustka pompuje insulinę, poziom cukru spada, stajesz się znów głodny. I znowu jesz. I tak mogę w kółko dzisiaj te kółko ci tutaj powtarzać, ale wyobraź sobie, że jest nawet medyczne sformułowanie na zmęczenie po posiłku. Wiesz, jak się nazywa? Przeczytajmy razem. Śpiączka żywieniowa. Coś niesamowitego. My zapadamy po posiłku w śpiączkę żywieniową. Śpiączka żywieniowa, medyczne sformułowanie tego całego stanu, w jakim się znajdujemy po zjedzeniu posiłku. Ja nie za bardzo chcę się czuć w śpiączce i przebywać w śpiączce żywieniowej po zjedzeniu posiłków. Dlatego mam dla Ciebie propozycję, jak z tego wybrnąć, jak odsunąć od siebie te błędne koło żywieniowe wiecznego głodu i zmęczenia po posiłku. Mam dla Ciebie kilka propozycji. Przede wszystkim, już Ci pokazuję propozycję numer 1. Zrezygnuj z węglowodanów.
Co jadłeś dzisiaj na śniadanie? Jeśli zjadłeś kanapkę, bułkę, ciasteczko, pączka czy cokolwiek z filiżanką kawy, no to będziesz w kole głodu. Zrezygnuj z węglowodanów. Odstaw je całkowicie. Druga, zrezygnuj z jedzenia non-stop. Tak zostaliśmy uwarunkowani teraz w tym systemie, że jedzenie wokół nas jest non-stop. Cały czas możemy po nie sięgać. Nie ma żadnego wysiłku. Nie jest to spowodowane żadnym nawet wysiłkiem, żeby sięgnąć po jedzenie. Kiedyś człowiek musiał pójść nazbierać jedzenia, może potrzebował upolować, jeśli był, nie wiem, myśliwym. A dzisiaj po prostu nie ma żadnego wysiłku. Jedzenie jest na wyciągnięcie ręki. Trzecia rzecz. Wprowadź jeden, maksymalnie dwa posiłki dziennie. Czwarta rzecz. Zredukuj ilość kawy, najlepiej do zera. I piąte, wprowadź surowe warzywa i owoce, które zawierają energię, które zawierają witaminy, minerały, wszystko, co Twoje ciało potrzebuje i bardzo szybko i łatwo się trawią. I mam do Ciebie propozycję, przetestuj to przez 7 dni. Przetestuj to przez 7 dni i powiedz mi, jak dla Ciebie to zadziałało. Czy już wyszedłeś ze śpiączki żywieniowej? Czy potrzebujesz nadal mieć drzemkę poobiednią? Są takie kraje, głównie gdzieś tam powiedzmy w basenie Morza Śródziemnego, ale nie tylko, gdzieś tam powiedzmy Meksyk, nawet Wietnam, Tajlandia, gdzie jest tak zwana siesta. Siesta, czyli taka drzemka poobiednia, tak, która trwa różnie od 3 do nawet 6 godzin. Ja sobie to tłumaczę w taki sposób, że to są kraje głównie ciepłe, gdzie jest w ciągu dnia bardzo gorąco i po prostu ludzie chcą się schować przed słońcem. Ale tak naprawdę są to kraje, w których spożywa się bardzo dużo węglowodanów. To są kraje, w których spożywa się bardzo dużo makaronów, bardzo dużo ziemniaków, bardzo dużo pieczywa, po prostu masę przetworzonych węglowodanów. I po prostu ludzie w tamtych krajach po prostu po zjedzeniu takiego lunchu, po zjedzeniu takiego obiadu po prostu potrzebują się położyć spać. Dwa powody tego snu, o których nie wspomniałem wcześniej, ale myślę, że dołożę jeszcze je teraz tutaj. Pierwszy jest taki, że po obfitym posiłku z dużą ilością węglowodanów krew odpływa od mózgu. Krew odpływa do mózgu, od mózgu i płynie w kierunku trawienia. Czyli wyobraź sobie, jak możesz być energiczny, kiedy nie masz po prostu krwi w dużej ilości do mózgu. Kiedy nie masz doprowadzania energii do mózgu. Po prostu krew popłynęła do trawienia. Druga rzecz, w momencie, kiedy zjadasz węglowodany, to zachwiana jest bariera krew-mózg w przekształcaniu specjalnego hormonu, który zamienia się w naszej krwi na serotoninę i melatoninę. Te dwa hormony, serotonina i melatonina, odpowiadają za sen. One są do tego, żebyśmy się zrelaksowali, żeby nam się chciało spać. I dlatego z jednej strony krew odpłynęła z mózgu, popłynęła do trawienia, a drugie pojawiło się dużo melatoniny, serotoniny i po prostu i mamy śpiączkę żywieniową. Zachęcam Cię do tego, żebyś pozbył się śpiączki żywieniowej. Po co nam jest to potrzebne? Miejmy energię stałą przez cały dzień. Ja już na pewno tego wegańskiego sushi nie będę jadł, bo wiem, że po prostu powoduje w moim organizmie spadek energii, po prostu kładzie mnie na glebie, a ja nie chcę tak się czuć. Wolę się czuć świadomy i wolę się czuć energetyczny w ciągu dnia. Dlatego odpowiadając Ci na pytanie, co jemy, odpowiedziałem Ci dzisiaj, czego nie jemy. Nie jemy węglowodanów, ale jemy owoce. Jemy owoce. Tydzień temu robiłem film na temat fruktozy i jeśli zastanawiasz się nad tym, Mariusz, ale przecież owoce to węglowodany, to koniecznie obejrzyj film na temat fruktozy. To tyle na dzisiaj. Dzięki za wszystkie paluszki, serduszka. Podziel się z innymi. I kochani, tylko 21 dni do witariady. No nie mogę się doczekać. 21 dni do witariady. Czy widzimy się z Tobą? Do zobaczenia. Cześć.